Lasu Cheetah. Osoba, która zasłynęła z licznych kontrowersji i dram na Team X Campie. Jak to ona sama powiedziała, wywołała dramę na całą Polskę. Czy to była drama na całą Polskę? Szczerze, powątpiewam. Sama na przykład między innymi na live z Queen of the Black mówiła, że swojego wieku ona nie ujawnia. Problem w tym jest taki, że jeśli wpiszesz sobie na TikToku, ile Lasu Cheetah ma lat, wychodzi ci chyba z 10 różnych shotów o tym, jak mówi, ile ma lat. W jakim wieku dostałaś okres? Miałam chyba 9 albo 10 lat. Nic długo. Nic dawno, w sensie, no. Już mam 8 lat. O kur... Dobra, nie ma... Co ja tak powiedziałam? Dobra, nic nie powiedziałam, bo nic nie było. Z prostej matematyki na poziomie przedszkola jesteśmy w stanie stwierdzić, że Lasu Cheetah ma 17 lat, według tego, co mówi. Jeśli są to niewystarczające dowody, to zobaczcie sami. No, 17, powiem wam, no. Jest tylko 600 osób na live. Te 600 osób może wiedzieć, że mam 17 lat. Hit. O nie, po co ja to powiedziałam? Teraz jest... Mam nadzieję, że nikt tego nie zszotował. Cóż, mam dla ciebie bardzo złą wiadomość. Ponieważ zamiast 600 osób zobaczyło to tylko 100 tysięcy. Ale to wiesz... Malutko, nie? To się wyklepie. Lasu Cheetah wielu kojarzy się wyłącznie z patologią. Jednak tej patologicznej łatki nie dostała bez powodu. Wystarczy obejrzeć byle jakie szoty z live'ów i już możemy stwierdzić, że na pewno zasłużyła na opinię, jaką ma. Na jej live'ach możemy usłyszeć liczne przekleństwa, wyzywanie widzów oraz wyzywanie innych osób. No w***ać, kur***a, z nikim nie robię live'a, nara. Że dzwonię, ty się zabij najlepiej. Było tego o wiele więcej, ale szczerze mówiąc, nie chce mi się tego cenzurować. Lasu Cheetah po tym, jak dostała swoje 5 minut dzięki temu Team X Campowi, to stwierdziła, że je wykorzysta. Jednak w czy dobry sposób? No nie wiem, no tak średnio. Postanowiła, że na live'ach będzie dzwonić do randomowych osób za LX-a i robić im pranki. Właśnie czapkę, daję wam obserwację, kochani. Wysyłamy czapki, korony, a ja będę dać wam wszystkim obserwację. Tak, kochana. Halo, dzień dobry, ja dzwonię z ogłoszenia po patelnię. Tak, to słucham. Bym chciała się spytać, czy mogę z tej patelni sobie zajrzeć w łeb. No na pewno. Jeszcze nie tylko w łeb, jeszcze dać komuś, żeby ktoś położył jaką cegłę i jeszcze dołożył cegłą i jeszcze jakiegoś kopa w dół strzelił. To by było wszystko okej. Okay. To może pani mi strzeli kopa w dół? No ja to ci, taką usługę to ci nie stać na to, żebym ja ci mógł kopnąć. Stać mnie, zapłacę 5000, może pani mi kopnie w dół. Nie to jara! No, wiesz co, i tak się zastanawiam w tej chwili, jesteś młodą dziewczyną, jest tyle zajęć, fajnych chłopaków, kolegów, a ty siedzisz w domu i wyzwaniasz po ludziach i wiesz co gadasz i tak to by nikt nie wiedział, że jesteś nawet głupia, tak to jak podzwonisz, to trochę ludzie się... Ale ja z tego mam pieniądze, nie pani? No, to dobrze, dzwoń, tylko możesz wymyślić, możesz gadać o ptakach, możesz o rzece, może o tym, jaka ty jesteś mądra, ile wiedzy masz w sobie. Ja mam dużo wiedzy, ja chcę, żeby pani z... A ty tylko, takie twoje słownictwo jest, które praktycznie, twoje słownictwo odparte jest za cztery... Wal się! Ja... Dobra, kochani! No po prostu Marcin Dubiel. To jest tak niezabawne, że aż żałosne. Także jakbyście się zastanawiali, co Lasu Cheetah robi głównie na live'ach, to macie odpowiedź. Czy ta wiedza przyda wam się do życia? Zdecydowanie nie. Niestety konsekwencje czynów TikTokerki nie dotykają tylko niej. Dotykają one również osób z otoczenia Lasu Cheetah, takich jak na przykład jej babcia. Lasu Cheetah, żeby robić te swoje bardzo zabawne pranki na LX-ie, używa telefonu swojej babci. No i doszło do takiej sytuacji, że numer tej babci został zlikowany przez jednego typa na live'ie. Halo! Proszę mi nie nachodzić! Ej, no co się stało? Kto podał mój numer do internetu? Halo? Co ludzie wydzwaniają? Co ludzie wydzwaniają ludzie? Halo? No co? Babcia, twój telefon się nawiedził, bo wszyscy ktoś numer podał twój. I to rozumiem, do ciebie wydzwaniają jacyś ludzie, w ogóle jakieś dzieci. Bez przerwy wydzwaniają teraz. No bo ja dzwonię do ludzi z LX-a dla Beki. Ej, ale wyzwaniają, no tutaj... Przeładować. Ej, bez skitu, bo przy...
hit, co się teraz stało? To, co się teraz stało, to żaden hit, tylko dowód na to, że jesteś osobą nieodpowiedzialną oraz nieodpowiednią do, no nie wiem, posiadania telefonu. I wiecie, taki numer można zgłosić na policję. I ona cały czas ryzykowała tym, że numer jej babci zostanie zgłoszony na policję, żeby zrobić nieśmieszne, niezabawne pranki na Eliksie. No, powiem wam, odpowiedzialne, bardzo. Lasochita walczyła również na Pink MMA. Tak. Pink MMA. Tak, to jest ta sama federacja, która nie wypłaciła się swoim zawodnikom. Ale to wiecie, nie ma znaczenia. Ogólnie na tym Pink MMA to ona niby walczyła o chłopaka z jakąś Olą. No i teraz spytać, ale dobra, jaki to był chłopak? Przygotujcie się. Ptaszek Sowa. Razem z nim Lasochita nakręcała jakąś ustawioną dramę wokół ich związku. Lasochita ma również kontakt z Queen of the Black. Albo miała, nie jestem w stanie tego stwierdzić. Na pewno miała razem z nią live'a i nagrała kilka TikToków. Lasochita również mówiła na live'ie, że kliknęła w jakiś link od hakera i ukradli jej wszystkie pieniądze. Mamy z czego dosłownie żyć, okradli nam wszystkie pieniądze. Wyczyścili mi wszystkie konta hakerzy oraz usunęli mi mojego Instagrama. Masakra, jak się nie wytrzymam psychicznie, to jest jakaś masakra. Naprawdę potrzebuję pomocy od was finansowej, bo ja nie wytrzymam. Okradli moje wszystkie środki do życia, kochani, wszystkie, kilkaset tysięcy złotych, rozumiecie? To ukradli mi wszystko, co zarobiłam, wszystko, wszystkie moje pieniądze, rozumiecie? To wszystkie, ja nie mam z czego żyć, kochani, ja nie mam z czego żyć. Ja nie mam z czego żyć, kochani, ukradli mi wszystkie moje pieniądze, bo klikłam w linki od hakerów i wyczyścili wszystkie moje konta i PayPal i wszystkie moje konta bankowe, oczyścili mi, ja nie mam z czego żyć, rozumiecie to? Ukradli wszystkie moje pieniądze, to jest masakra jakaś. Czy to jest w ogóle możliwe, żeby zostać okradzionym po tym, jak kliknęliście w link? Tak się składa, że mam znajomości. Nie z hakerami, spokojnie. Siema, mam pytanie. Czy da się uzyskać dostęp do konta czyjegoś bankowego czy PayPal tylko po kliknięciu w link? Wybaczcie mi za tę gramatykę, okej? Okay? Ja wiem, że to jest okropnie napisane. Nie dadzą rady włamać ci się na konto bankowe, chyba że masz zapisane wszystkie dane na kompie i to zobaczą. A masz uwierzytelniony komputer, więc nie potrzebujesz kodu. W innym przypadku potrzebują kodu na przykład SMS, żeby się zalogować. A co do PayPal to nie mam pojęcia, ale ja też tak mam, że SMS dostaję. Także póki nie macie zapisanego hasła do banku na komputerze, to nie mają wam się jak włamać, chyba że to już naprawdę bardzo dobrzy hakerzy. A szczerze mówiąc, wątpię, żeby ktokolwiek, szczególnie jakiś dobry haker, chciał się włamać na konto bankowe Lasochity. No nie no, ale przecież ona miała tyle tych pieniędzy, że nawet nie wiedziała ile. W dodatku widać, że na tych shotach Lasochita po prostu udaje, bo jej nastawienie po prostu zmienia się tak znikąd. No i ten piękny, rozmazany makijaż, który widać, że był robiony po prostu specjalnie. Udało mi się również znaleźć shota, na którym policja została wezwana przez sąsiadkę Lasochity. Jaka kobieta? A ja robię chyba. Ale o co? Że się darłaś w nocy. Ha, się nie darłam w nocy. Zobacz do mnie. Ale ja robię teraz live, o co tutaj chodzi? Masz... Przecież policję tylko zaraz powiedziałam. No, szybko chodź. Nie da radzie nawet kupić w nocy, ja już tam w nocy przecież. Ja też tak. Co to jest, ta baba? Przyszła, że dała nam kuratora. Do sądu rodzinnego napisze, czy nie jesteś... Włączyłaś tam to? No, ale jak się w ogóle nie darłam w nocy? Ja wzejść tam w jakiej nocy w ogóle? Że ty się czujesz, bo ona ten traje w kurowskie, albo za czas tego okna w tamtym tyki, w tym gadasz i tego. Ona ten chyba jest z góry. Co to za baba w ogóle? Taka wysoka blondynka. Mówisz, że cały czas jest darcie. Jakie darcie? Tutaj darcia nie ma. Tutaj darcia żadnego nie ma w ogóle, że się normalnie mówi. No napiszcie, jakie darcie w ogóle, jakaś baba przyszła zazdrosna w ogóle i gadasz, jakieś darcie jest w ogóle, o co jej chodzi? Mogę się drzeć do 22, a w ogóle ja nie drę się na live'ach. Jak ja robię live'y do 22, ja zawsze robię live'y. Tak, w ogóle masz otwarte i cały czas się posłucha, jak gadasz tego rzecza. Do sądu rodzinnego to nie sobie idzie do sądu rodzinnego, Izda. Nie no, to się w ogóle nie drzesz na tych live'ach, nie? W ogóle. Halo? Ah!
Już nawet ten jeden shot o tym świadczy. A na pewno było tego więcej. Ale teraz przejdźmy sobie może do Lasucita Camp, czyli do obozu, który wzbudził chyba większe kontrowersje niż Team X Camp, bo nie wiadomo, czy nawet się odbył. Powód tych wszystkich kontrowersji jest taki, że tam mają zabierać telefony, a osoby, które cokolwiek nagrały, zostają wydalone. I ludzie zobaczyli, że hej, to robi wyświetlenia, więc będę udawać, że wywalili mnie z obozu. I przez te filmiki bardzo trudno dokopać się do jakichkolwiek autentycznych filmików z obozu, jeśli w ogóle takie są. Mi się udało znaleźć taki filmik. Hejka wszystkim, jesteśmy w obozie Lasucity. Ogólnie to słyszę, jest tak ciemno, ale się pod schodami, ponieważ jakby Lasucita w ogóle nie pozwala tutaj mieć telefonu. Ja mam drugi. Jakby po prostu go schowam. Ale ona tak przeszukuje, czy ktoś nie ma telefonu i w ogóle. Tam słychać ciemno dole w ogóle, bo ogólnie tu ja jestem jakby przy schodach, są jeszcze kolejne schody. Ja siedzę pod tymi takimi drugimi, a tam są jeszcze inne. I ogólnie jedzenie jest takie średnie. Pokoje są nawet ładne, serio, jakby widać, że się starała. Co? Internetu nie ma, bo ona stwierdziła, że nie potrzeba takich rzeczy nam, bo jakby i tak nie ma telefonów. Także jakby trzeba uważać mega, bo ona zobaczy, gdzie ma telefon, to ona od razu go zabiera i wywala z obozu. Telefon nie zabiera, po prostu go oddaje, jakby fajnie będzie. Na tym samym koncie pojawił się również drugi filmik. Ogólnie Lasucita wyjebała z obozu. Przejdźmy do rzeczy, bo generalnie to jestem na jakimś zatupiu, nie mam w ogóle co ze sobą zrobić, wyjebany bez butów, tak jak szedłem pod prysznic, zostałem wyjebana. Zabrałam jeszcze kwarancik, bo to nie były nasze, tylko hotelowe. W sensie pensjonatowe, to kurwa hotel nie był. Jestem w zatupiu, na tym gdzie jest jakiś Poznań, nie wiem. To gdzieś pod Poznaniem, taki, macie Poznań, to tak bardziej, tak jakby tutaj macie Poznań, na mapie, to tutaj jest taki las, i tutaj gdzieś jesteśmy mniej więcej. Chuj, że miałem tego nie mówić, ale jestem wyjebany z obozu, więc co mi robi różnicę. Ogólnie zacznijmy od tego, że zostały tam wszystkie moje rzeczy. Będzie zamknięty na klucz, nie mam tam w ogóle wejścia, jutro wam pokażę. Bo ogólnie tam jest ochrona tego miejsca i ona powiedziała, że jak się będę dobijał, to ona zgłosi na policję. Jakby jak ona zgłosi na policję, to że mnie wyrzuciła, ale okej. Wiem, że to może nie brzmi wiarygodnie, ale jeśli ktoś po prostu jest z okolic Poznania i chce mnie przyjąć do domu na jedną noc, bo moi rodzice nie dojadą tak szybko tutaj, to błagam, piszcie w komentarzu i błagam, nie śmiejcie się, tylko po prostu jak ktoś serio chce mnie przyjąć do domu, to piszcie, bo to nie jest żart. Zostałem po prostu wypity pysk. Ale Lasucita oczywiście już się zajęła moją walizeczką i wszystkim, bo trzeba było to usunąć z pokoju, bo przeszkadzało innym. Fajnie, że nie mogłaś mi tego oddać po prostu. Jest mi mega zimno, mega się boję, nawet nie wiem, gdzie jestem. Jestem na jakimś placu, tam... Nie chcę tego pokazywać, bo tutaj macie tutaj budynek. Po prostu wszystko widzę, że nagrywam. Po prostu już nie wiem. A jeśli zastanawiacie się, co mnie wyjebali, to ostatnio nagrałem filmik mniej więcej, jak to wygląda. Opowiedziałam wam o tym, że nie można telefonu w ogóle. I ona ogólnie... Ktoś się podpierał, nie? Nie wiem kto, ale żeby jakby jej się podlizać, podpierali mnie, że taka rzecz nagrywam. I mój drugi telefon tam został, mam tylko ten, co jego nagrywałem. I no. I mnie za to wyjebała z obozu. Więc fajnie się Lasucita bawisz. Wyłączę flasha, mam 20%, nie zauważyłam, że mało. Więc jakby serio, jeśli ktoś jest z okolic Poznania i chce mnie przyjąć, bo mi jest serio mega zimno, jest bardzo zimna noc. Jeśli chce mnie przyjąć, to naprawdę piszę w komentarzach, po prostu to jest masakra. Więc nie jedzie na żadne Lasucita, nie wiem, camp, na Lasucita jakieś ferie, na nic nie jedzie, błagam. Po prostu, serio, to jest tak rygorystyczne, że ludzie się tego nie wydaje. No nie jestem jedyną osobą, którą wyjebali. Moją koleżankę może też widzieć, że ciebie też ją wyjebali, w ogóle bez butów, bez niczego. Jesteśmy w tej samej sytuacji, tylko że akurat mnie zdziwi. Dosłownie ile minut temu z 10 nie wiedziałem co zrobić, po prostu zadzwoniłem do rodziców, ani że nie mogą teraz przyjechać, po prostu serio, jak ktoś ma pod Poznaniem jakiś dom, to proszę, proszę, błagam. Jeśli jest to prawda, to wyobraźcie sobie, jakie konsekwencje prawne będzie miał ten obóz. Tylko właśnie problem jest w tym, że nikt nie wie, czy on faktycznie się odbył, oprócz rzekomych uczestników obozu, których według Lasucity było prawie 200. No wiesz, 200 to tak jakby troszkę dużo. Na mojej ostatniej kolonii była ona w zamku i było tam coś ponad chyba 50 osób. I było tam chyba z 5 wychowawców. I tak nas musieli podzielić na 4 grupy i potem jeszcze w każdej tej grupie na 2 podgrupy według wieku. Bo wiecie, trochę trudno jest ogarnąć 50 osób. Co dopiero 200? I ona coś mówiła, że będzie druga tura biletowa, ale tylko dla osób 18+, w czym sama nie ma jeszcze 18. Jednak filmik, w którym ona mówiła, że było tam 200 osób, zaraz go zresztą obejrzymy, jest o tamtym obozie, tak jakby o tej pierwszej turze. Hejka kochani, dziś chciałam poruszyć dla mnie bardzo ważną kwestię, czyli mój obóz.
No z tego tytułu, że właśnie jest teraz mój obóz, to właśnie bardzo dużo się pojawiło TikToków tego typu, że wypsikali mi migiełkę na obozie Lasu Cheaty. To, że Lasu Cheaty się spóźniła. Spoko, okej, okay, ja takie filmiki rozumiem, bo tak kilka tysięcy osób nagrywa te filmiki, chociaż jest tylko 200 osób na obozie prawie, więc... No ale wiecie, każdy musi się przez coś wybić, każdy chce mieć swoje 5 minut, więc okej, okay, rozumiem. Ale jeśli się pojawia sytuacja, w której pewne osoby mówią, że zostały wywalone z obozu, że ukradła mi pieniądze z karty czy z konta bankowego i takie tam, podrabiają wiadomości i po prostu gadają bardzo złe oszczerstwa, które bardzo źle działają na nasz wizerunek, naszej firmy i obozów, bo te osoby nie zdają naprawdę sprawy, ile możemy mieć strat wizerunkowych, ile w to włożyliśmy pracy i ile pieniędzy w to włożyliśmy. Ja się próbowałam kontaktować z osobami, które tak źle postępują i właśnie takie okropne rzeczy wygadują i pomawiają, bo jak wiecie, to jest karalne. I gdybyśmy takie coś zrobili, to tak naprawdę ja bym już dawno za kratami siedziała z wszystkimi, więc no... Ja nie wierzę, że to mówię, naprawdę, ale chyba muszę przyznać... Nie, nie mogę tego powiedzieć nawet. Muszę przyznać rację Lasu Cheacie. Nawet nie wiecie, ile mnie to kosztowało. W każdym razie, kiedy wywalałem cię z takiego obozu, no to muszą ogarnąć jakiś nocleg, dopóki twoi rodzice nie przyjadą. Ponieważ gdyby was faktycznie wywalili, a wam by się coś stało, no to wyobraźcie sobie, ile kosztowałoby ich, jakby wasi rodzice ich pozwali. Im się to po prostu nie opłaca. Jak już wcześniej było mówione i sama Lasu Cheata o tym mówiła, wiele osób wykorzystało to, że jest taki hype na ten obóz i po prostu postanowiło się na tym wybić. Tutaj macie jeden z przykładów. I on tam jeszcze na TikTokach mówił, że wszystkie niesamowite filmy, które po prostu was niesamowicie zszokują, będą na Instagramie. A Instagram jaki? Prywatny. No nikt się tego nie spodziewał. I mówi, że na 50 tysięcy na TikToku on stawia filmik z dyskoteki. I jeszcze wstawił filmik ze spaceru na Lasu Cheata Camp z trzema osobami. No okej, okay. Gdzie te 200? Weszliśmy na spacer, jest taki wielki krzyż. Jest bardzo piękny, tutaj jest Maryja Panna. Jak wam się podoba? Czuję się bosko. Tutaj jest też jakiś Jezus, bardzo fajnie. Bardzo wam polecam. Takie... Nie no, szczerze mówiąc, to ona pewnie zarobiła więcej pieniędzy niż my kiedykolwiek na oczy widzieliśmy z tego obozu, a my jesteśmy zwykłymi lamusami, którzy ją krytykują i napędzają jej fame. No a teraz czas się obudzić. Uważam, że Lasu Cheata to osoba, która nie powinna istnieć w internecie. Jeśli ktokolwiek widzi w przeklinaniu, wyzywaniu czy zachowaniu patologicznym przykład, no to so i było. Life'a nie będzie. Pierwszy raz robię w ogóle tak długi film. I szczerze ciekawi mnie, czy chcielibyście krótsze formaty typu 10-8 minut, czy właśnie coś takiego dłuższego. Bo wydaje mi się, że raz na jakiś czas można taki fajny długi film zrobić. Wy napiszcie, co sądzicie w komentarzach. Do usłyszenia!